Serdecznie witamy wszystkich hodowców. W ramach tutaj działalności, którą prowadzimy w naszej firmie, stworzyliśmy kolejny karton. Po tym pierwszym, który pokazywaliśmy, pokaż Kubuś tam ten karton. Asystenta mam dzisiaj takiego małoletniego trochę, ale Kubuś nam tu pomaga w warsztacie. O, pierwszy karton, który kolegom prezentowaliśmy, to był karton tego typu, to był karton transportowy do gołębi. Nadmienię tylko, że mamy opracowanych tych kartonów już kilka nowych rozwiązań. Będziemy je w kolejnych częściach prezentować. Natomiast dzisiaj chcemy pokazać taki karton, który nam tutaj pomaga w warsztacie, ale nie tylko w warsztacie, tutaj w hodowli gołębi również. Zaraz powiem dlaczego. Taki mamy karton stworzony, z którego można sobie na przykład ułożyć o takie tutaj, jak widzimy, ściany, takie magazyny, jak to tak nazywam, bo tutaj mamy tak skonstruowany karton, że ja będę pomału go omawiał, że możemy sobie po prostu, zamawiając pocztą, dostajemy o taką paczkę, na przykład tu jest około 20 kartonów, coś takiego przychodzi, a z tego układamy sobie taki segment po prostu. Karton po otrzymaniu, kiedy go dostaniemy już pocztą, tak wygląda, się go składa po prostu, jest wszystko tutaj nacięte, przygotowane, o, tak wygląda on. Pokażemy go, on jest bardzo mocny, ja zaraz pokażę jeszcze inne rzeczy. O, zobaczmy, on jest wykonany z bardzo dobrej jakości kartonu, biały, powlekany, zabezpieczony. I w ten sposób możemy sobie taki karton tutaj zmontować. Kiedy mamy taki jeden zrobiony, jest tak skonstruowany, że możemy jedne na drugi stawiać. My tu mamy akurat ustawiony rząd, jest 8 kartonów po 10 w jednej w pionie i 8 w rzędzie. To akurat my wykorzystujemy u nas w warsztacie do tego, że trzymamy tutaj różnego rodzaju wkręty, śrubki, drobiazgi, bo karton jest tak zrobiony jeszcze, że jak tutaj mamy na przykład taką ścianę, chcemy coś zobaczyć, podnosimy to, otwieramy, tutaj jest swobodny dostęp, czyli śrubkę, którą tu byśmy mieli, możemy sobie po prostu wyciągnąć jakiś tam inny rodzaj materiału, ale mamy też możliwość tutaj użyć to, taki karton do tego, że tu byśmy trzymali na przykład takie saszetki, tabletki dla gołębi, suplementy diety, różnego rodzaju akcesoria. No i oczywiście karty własności, obrączki rodowe i inne towary. Ja pokażę jeszcze, ważne jest tutaj, że dno w tym kartonie, tutaj widać wyraźnie, jest jednolite, czyli jak tutaj na przykład śrubkę wrzucimy, czy jakąś obrączkę, czy jakiś inny materiał, nigdy nam się nie zawija pod jakiś tam kawałek dna i nie wypadnie. Tutaj z dołu nie ma prawa nic wypaść. Także taki karton możemy sobie tutaj u nas też nabyć. My go sobie wykonaliśmy po to tylko, żeby tutaj w warsztacie, kiedy jakieś konstruujemy różnego rodzaju akcesoria dla gołębi, regały, różnego inne artykuły, my mamy po prostu możliwość wtedy sobie tutaj prowadzić prawidłowo tą, powiedzmy, nazwijmy to gospodarkę materiałową, czyli wszystkie rzeczy związane, że śrubki, wkręty, końcówki, bity, no po prostu masę różnych rzeczy. Też tutaj od dzieci, tutaj Kubuś to sobie takie wykorzystali, tutaj chwilę nieuwagi, oni sobie pomalowali, wykorzystują jakieś kredki, długopisy. Ale też co ciekawe, tutaj ten karton ja pokażę, on ma jeszcze taką rzecz, że ma specjalnie nacięcie. W momencie, kiedy oderwiemy ten przód, zostaje, to możemy wyrzucić, a to nam zostaje. Wtedy my gotowe, nie musimy mieć tych przodów założonych, tylko jeżeli mamy na przykład śrubki, to sobie po prostu, popatrzmy, wyciągamy taki karton, wkładamy to. I teraz gdybyśmy takich kartonów więcej tutaj mieli, to od razu mamy automatycznie i tutaj możemy sobie spokojnie odpisać, że śrubeczkę trzymamy czy jakieś inne rzeczy. Ale kiedy też wyjeżdżamy na przykład i zostawiamy hodowlę pod opieką jakiegoś laika, który nie ma za dużego pojęcia o gołębiach, to możemy sobie mu tu napisać poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela i tak po kolei. I na przykład tutaj możemy też pokazać mu jakieś saszetki czy różnego rodzaju innego rodzaju preparaty, które ma gołębiom podawać. Także zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tym kartonem. Te kartony oczywiście można nabyć, tak jak już ten karton pierwszy, który pokazywaliśmy. Ja tylko jeszcze przypomnę, o ten jest na nabycie u kolegi Zbyszka Oleksiaka w Koziegłówkach, u kolegi Waldka Wojciuka w Toruniu, w Czersku, u Sebastiana Ostrolińskiego i w sklepie dla hodowców.pl w Krosinie. Także zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tymi kartonami. Mówię, z tego można sobie bardzo łatwo, tanim kosztem zrobić taką piękną taką ścianę z magazynami różnego rodzaju. O, ten wyjmę, może wstawimy. Ale też możemy sobie taki karton, kiedy nie oderwiemy tego przodu, zostawimy, zabrać z sobą jakieś śrubki, czy to, co potrzebujemy w podróż. I to będzie taką, że tak powiem, ciekawostką. I bardzo ułatwia takie prowadzenie różnego rodzaju takiej techniki magazynowej, że sobie możemy zgromadzić. A mówię, w hodowli gołębi karty własności, rodowody możemy tu wrzucić spokojnie, opisać sobie na zewnątrz rocznikiem, który mamy i wtedy mamy ten porządek i nie musimy szukać po różnego rodzaju segregatorach, skoroszytach. To mamy w ten sposób zrobione. Także na razie dziękuję, do zobaczenia, dobry lot. Kuba wyłączy.